Nie najlepszy stan dróg, zbyt szybka prędkość i popisy kierowców jednośladów. To scenariusz, o którym często słyszymy. Niestety prawdziwy. Pora letnia to czas, gdy zwiększa się liczba wypadków z udziałem motocyklistów. Żeby zmniejszyć liczbę nieprawidłowych zachowań motocyklowych piratów, Komenda Powiatowa Policji wzbogaciła się o nowe pojazdy – motory. Policjanci na motorach to przede wszystkim bat na kierowców jednośladów, którzy nie przestrzegają przepisów prawa ruchu drogowego. Obserwujemy znaczną aktywność w tej chwili motocyklistów na naszych drogach, dlatego też policjanci mają w naszym powiecie również na wyposażeniu służbowym motory. Służbowe są to nowe Hondy, które właśnie pomagają w pracy, między innymi tutaj zwalczając te wybryki chuligańskie motocyklistów na naszych drogach, tą jazdę z nadmierną prędkością i nieprzestrzeganie innych przepisów prawa o ruchu drogowym. Mieliśmy już kilka zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów oraz kierowców skuterów. Oczywiście w takich zdarzeniach drogowych zawsze największe obrażenia ciała ponoszą zarówno motocykliści, jak i motorowerzyści, gdzie ich życie w tym momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego, jest najbardziej zagrożone. W ostatnim czasie na ulicach pojawia się coraz więcej niepełnoletnich kierowców jednośladów. Aby jeździć rowerem czy też skuterem, trzeba mieć do tego uprawnienia i żeby zdobyć kartę rowerową, dziecko musi mieć ukończone przynajmniej lat 10. Natomiast aby mieć kartę motorowerową, która uprawnia do korzystania ze skutera, dziecko musi mieć ukończone lat 13. Taką kartę można wyrobić w szkole, do której dziecko uczęszcza. Niemniej jednak dziecko musi zdać egzamin, tutaj test z wiedzy, no i wykazać się tym, że potrafi jeździć danym pojazdem, czy to rowerem, czy też skuterem. Dla rodziców również powinno być ważne, aby dziecko faktycznie posiadło umiejętności zarówno jazdy, zwłaszcza w przypadku skutera, co też jest urządzeniem znacznie bardziej skomplikowanym niż rower. No i rodzic powinien sam ocenić też, czy dziecko potrafi jeździć i czy chce swoje dziecko narażać na takie niebezpieczeństwo, jakim jest ruchliwa droga, no po którym dziecko przy pomocy tego skutera będzie mogło się poruszać. Nie zapominajmy, że niepełnoletni kierowcy jednośladów jeżdżą na takiej samej drodze jak kierowcy samochodów ciężarowych. Dlatego zanim pozwolimy naszym pociechom na wyjazd rowerem czy skuterem, upewnijmy się, że nasze pociechy rzeczywiście poradzą sobie w trakcie nasilonego ruchu na drogach.